Jojojo, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Z tej strony Mateusz Ciawłowski, a dzisiaj będziemy śpiewać. Będziemy, uwaga, śpiewać piosenkę, która jest znana chyba na cały świat. No nie ma chyba osoby, która jej nie zna. Bynajmniej nie chce mi się wierzyć, że ktoś kiedykolwiek nie słyszał tej piosenki. Zawsze jak przychodzą święta, to ta piosenka jest odtwarzana po setki tysięcy razy i bije wszelkie rekordy oglądalności. Jest to oczywiście All I Want For Christmas. Poprosiłem Igę, która mnie tutaj teraz ładnie kameruje, aby przetłumaczyła tekst tej piosenki po angielsku i przeprowadziła go przez takie języki jak niemiecki, rosyjski, włoski, czeski, szwedzki, japoński, hiszpański, francuski, grecki i polski. Chodzi o to, że ten tekst był, wiecie, wklejany do Google Translatora i tak przekopiowywany do różnych języków, aż w końcu dotarło do polskiego. O tutaj jest kartka z tym tekstem. Przysięgam, że jeszcze go nie widziałem, także dla mnie to będzie też ogromne zaskoczenie. Nie wiem, czy dam radę to zaśpiewać za pierwszym razem. Pewnie nie, będę się mylił, znając życie. Ale dam z siebie wszystko, także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyszło i jak brzmi teraz ten tekst, który wy już widzicie, a jeszcze nie, to zostawcie oczywiście subika na kanale z dzwoneczkiem, łapkę w górę i jakiś kreatywny komentarz. I tyle. Lecimy z tym wyzwaniem? Można powiedzieć, że to jest jakieś wyzwanie dla mnie. Trzymajcie za mnie kciuki, Iga, odpalaj tutaj podkład muzyczny. Nie, w sumie nie, musisz ten czerwony, tę kropkę. Kocham tylko ciebie więcej niż kiedykolwiek. Mógłbyś wiedzieć, spełni moje życzenie, ta. Słyszałem, że jesteś jedyną, której chcę na Boże Narodzenie. Ja już skończyłem, czekam na dalszą część. Nie chcę dużo świąt, potrzebujesz tylko jednego. I nie interesują mnie prezenty pod drzewem. Nie musisz wieszać skarpet w kominie. Święty Mikołaj mnie nie uszczęśliwia zabawkami świątecznymi. Nie wiem, gdzie jestem. Kocham tylko ciebie więcej niż kiedykolwiek. Mógłbyś wiedzieć, spełni moje życzenie. Oh no. Twój kociak. Nie chcę dużo świąt, nie chcę śniegu i czekam pod... I Adori, nie nagrywaj ani nie publikuj wiadomości na biegunie północnym. Planszetnik nie powstrzymuje mnie, to przed pójściem spać posłuchaj kliknięcia magicznego jelenia. Chcę, żebyś tu dzisiaj został, trzymaj mnie mocno. Co jeszcze możesz zrobić? Kocham mnie, co chcesz na Boże Narodzenie, twój kociak. Wszystkie światła są wszędzie tak jasne, a śmiech dzieci wypełnia powietrze i wszyscy śpiewają. Słyszę dzwonek. Jezu, czy możesz mi dać to, czego naprawdę potrzebuję? Dasz mi dziecko? Nie chcę dużo... Nie, ja się pogubiłem. Twój kociak. Wow, dobra, może być, zaliczcie mi to. Że taki DJ. Dlatego właśnie chciałam, żebyś ubrał te inne słuchawki. Naprawdę wyglądasz jak taki DJ. Nie słyszę cię w tych słuchawkach za bardzo. A wiesz co powiedziałam? Może wyglądam jak DJ. No. Bo jestem DJ-em. Powiem wam, że jak patrzę sobie na ten tekst, to mimo tego, że został przetłumaczony przez 10 języków aż,
to jakiś tam sens został zachowany. Niestety jest taki problem, że w piosence oryginalnej zazwyczaj są to na przykład dwa słowa, albo nawet jedno, a tutaj aż 10, dlatego nie da się tego tak zaśpiewać w jednym momencie. W kilku miejscach się rozjechałem, próbowałem to jakoś nadrabiać, ale jednak powiem wam, że to nie było łatwe jak za pierwszym razem. Tu w ogóle jest jakiś podiadori, to w ogóle nawet nie wiem, to z jakiegoś języka musiało zostać. Tak samo jakiś centnik. Twój kociak był fajny. Jest bardzo trudne. Ja nie jestem raperem takim szybkim, ja nie nadążę. Nie chcę dużo świąt, potrzebujesz tylko jednego. Nie interesują mnie prezenty pod drzewem. Kocham tylko ciebie, więcej niż kiedykolwiek mógłbyś wiedzieć. Spełni moje życzenie, słyszę, że jesteś jedyna, której chcę na Boże Narodzenie. A to trzeba tak turbo szybko. Widzisz, ale się da. Dobra, spróbuję zaśpiewać to bardziej poprawnie. Trzymajcie teraz kciuki. A widzisz, no. Czy to jest ten wstęp? No. A to jest to. Dobra, wszystko jasne. Czyli tu w ogóle dwa wersy dalej trzeba zacząć. I teraz się wszystko zgadza. Nie chcę dużo świąt, potrzebujesz tylko jednego. I nie interesują mnie prezenty pod drzewem. Nie musisz wieszać skarpet w kominie. Święty Mikołaj mnie nie uszczęśliwia zabawkami świątecznymi. Kocham tylko ciebie, więcej niż kiedykolwiek mógłbyś wiedzieć. Spełni moje życzenie, kocham cię tylko na Boże Narodzenie, twój kociak. No, tego się tak nie da. Może i dało radę, by zrobić to jakoś lepiej, ale po prostu wydaje mi się, że ta pierwsza wersja jednak była najśmieszniejsza. Nasz sklep mateuszciawlowski.pl został ponownie otwarty, także możecie kupić przeróżne gadżety, koszulki, wszystko co chcecie akurat teraz idealnie na święta. Prowadziliśmy bluzy w 9 kolorach oraz czapki zimowe, kilka nowych plakatów, no i w ogóle nowa strona, także obczajajcie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco. Naprawdę ten dzwoneczek jest turbo ważny, bo on po prostu was powiadamia o nowych filmach. Wbijajcie na mojego Instagrama 80 tysięcy, chciałbym, żebyśmy w tym roku wbili, to jest taki challenge, mam nadzieję, że się uda. Wbijajcie do grupy Ciablovers na Facebooku i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Jojo. Ja bym to nie mogła być operatorem. Co, ręce ci padają? No.